ichtioparku w Kaletach zakończyło się jesienne zarybianie. Do stawu trafiła ponadto na ryb. Około 700 kg karpika, 100 kg lina, dzisiaj przyjeżdża jeszcze 300 kg karasia. Lustrowody liczy około 2 hektarów. Co kryje się pod powierzchnią? Karpik, linę, karaś, okonie, liny, węgorze, sandacze, szczupaki. No, oczywiście raki były od zawsze tutaj, bo tu żeby nie było, że one są dopiero od jakiegoś czasu. Raki są od zawsze i od 2 lat widzimy narost tego raka, jest bardzo dużo już. Ichtiopark powstał na bazie stawu przy ulicy Fabrycznej. Otwarto go we wrześniu 2015 roku. Można tutaj za darmo wypożyczyć wędkę, dostać przynętę i powędkować. Z niedzielnej oferty korzysta od 20 do 40 osób. W wakacje czynny jest codziennie. Obecnie trwa przerwa. Ichtiopark zaprasza na darmowe wędkowanie od kwietnia.